wspomina, myślę o kremu. Co jedynki z dwójkami się łączą tak po kolei. Dobra, słuchajcie. Mam dla was karty patrolów. Jest 6 punktów i na każdym punkcie macie tylko 20 minut. Jeżeli się nie wyrobicie z zadaniem, no to przepada wam zadanie i tną wam punkty za to. Generalnie jest tak. Jedynki chodzą z dwójkami. Dobierzcie się teraz tak patrolowi. Ja jestem jedynka. Okej. Tutaj Karina jest. Jedynki z dwójkami, trójki z czwórkami. To jest dwójka? To jest dwójka. Dobra, Karina. Jeszcze raz. Jedynki Karina. I dwójki, gdzie są? Jedynki, dwójki. Trójka i czwórka. To jest czwórki. To co jest na nie obok? Sobie. 5 i 6. Dwa Michały. 7, 8. 9, 10. Gdzie jest 9? I 11, 12. Wszyscy wiedzą. Chodzicie takimi patrolami, ale nadal się trzymacie w tych swoich patrolach. I dostajecie karty patrolu. Jakie ty masz ładne budki. Siala. Umie wyznaczać azymut. Co? My jesteśmy jakby jednym patrolem, tak? Komu? Nie, tak. Jesteście patrolami, tylko chodzicie razem na punktach. Okay. Trzymacie się w swoich patrolach. I jest tak. Przychodzicie na... Było słuchajcie fajnie, mnie. Kula. Przychodzicie na punkt, dostajecie zadanie i tymi dwoma patrolami rywalizujecie ze sobą, rozumiecie? Jedynki z dwójkami i tak dalej, i tak dalej. Macie po 20 minut na punkt, chodzicie według wskazówek zegara, punktowi wam będą mówić, gdzie macie iść. Teraz wam tylko powiem na początku, gdzie chcecie. Dobra. Jedynki i dwójki idą do Wery i Maliny na kapliczkę tam, na amfiteatr. To już możecie zabierać ten i iść. Trójki i czwórki idą też na amfiteatr, ale do Oli Graniczki. Trójka, czwórka. Kogo skupienie? No to gdzie masz czwórkę? Wypuśćcie, gdzie to jest jeszcze. O, jest grupa. Trójka i czwórka. Ty jesteś czwórka? No to bierzecie patrole i idziecie do Oli Graniczki. Teraz? Tak. Tak. Do Oli Graniczki. Amfiteatr. Tak. Do Irka na plażę idzie piątka i szóstka. Idziemy do Natalii Podziorza na skrzyżowanie, jak się idzie na plażę. Zobaczcie ją przy słupkach. Idą następne. Teraz był kto? Siedemka ósemka. Czekaj, 1, 2, 3, 4. Pokazujesz tak. A kropka prawą ręką. Dobra. Wymyśliliście sobie jakieś zdanie? A i mamy je zaszyfrować tym... Nie, no, macie je sobie napisać po polsku. Po prostu? No, tak. A będziecie na bieżąco podawać. Wiesz co można pisać? Wiem. Nie ruszę się. Patka, trochę gdzieś. Ruszę, zaraz idę. Słyszycie, co mówimy? No, słyszę. Masz. Trzymaj. Dobra. A, dobra. Okej. I chodzi o to, że... Po prostu będziesz jej mówiła, jaką masz pierwszą literę. K. No i szukacie sobie K. K jest tutaj. Mhm. Będziesz jej mówiła kreska, kropka, kreska. I ty po prostu będziesz jak to pokazywać. Po prostu kreska, kropka, kreska? Tak, tak się schodzi, okej. Okay. To jest K. I musicie, będziecie szukać każdej tej litery. Kropka prawą ręką, a kreska dwoma, tak? Tak. Okej. Okay. I koniec litery będziecie pokazywać tak. Koniec wyrazu. Słowa, tak. Koniec... A koniec zdania tak. Okay. Koniec słowa tak, koniec wyrazu tak, a koniec słowa tak. Koniec zdania. Zdania. Tak, okej. Okay. A wyrazu tak. Ja pójdę czekaj, dalej. Czekaj, Patka, tak wyrazu? Tak, ma zostać U. L. L? Tak, bo były dwie kropki. A. Kropka. Kropka. Tak. A. Kropka. Kropka. S. C.
Czyli te. I to jest... Ona jest... O, krok. Serio, kula. Na drugim miejscu, czyli tak. J to jest jedna piątka, K to są dwie piątki, a L to są trzy piątki. Czyli jeżeli chcemy napisać K, to piszemy 5-5. Mała przerwa, na przykład chcemy literkę A, to patrzymy, jest pod numerkiem 2 na pierwszym miejscu, czyli 1-2. I na przykład, nie wiem, chcemy literkę S, to jest na pod 7, na trzecim miejscu, czyli 7-7-7. I to jest litera S. Przedostatni szyfr to Litwo Ojczyzno Moja. I piszemy to wszystko w jednym ciągu. I pod każdą literą dajemy sobie kolejną liczbę od 1 do 17. I cały szyfr polega na tym, że... czy gdy mamy wyraz, w którym jest litera i tutaj się ona znajduje, to zamiast niej piszemy po prostu cyfrę. A jeżeli tej litery nie ma, to ją piszemy normalnie. Na przykład tu nie ma F, to byśmy F napisali normalnie. Tak, właśnie. A tu jest F. A my teraz już robimy to. Tak, o, możesz sobie wybrać, które chcesz, by się powtarza. No i ostatni, no to alfabet Morsa, na pewno wszystkim znany, który składa się z kropek i kresek. I tak wygląda. Dobra, teraz rozdam wam kartki. Dącik, chcesz wziąć udział? Średnio, bo znam to. No to weźmiesz? Nie, no resztki. Proszę. To ja najpierw. Ok. I teraz waszym zadaniem będzie w parach szyfrowanie słówek. I będziecie musieli się wymieniać z tymi szyframi. Czyli wybieracie sobie słówko, szyfrujecie każdym szyfrem po kolei. Tak. Weźcie sobie to zapisem. Mogę markę? Nie, nie, lepiej nie markę. Może zmieniamy już parę kart, a potem ty będziesz odgadywała? Ja odgaduję twoje, ty moje. Tak, i tak wszystkie szyfry po kolei. A czyli tu chcemy, tak? Tak. Na chyba to odwróci. No, znaczy po kolei lecimy. No. A słówka jakie chcesz? A słówka mogę dostanę? Przed każdym zdaniem, każde słowo innym szyfrem? Może być? Mhm. No to jak chcesz, to tak pewnie. Tylko teraz pytanie do was. Czy chcecie najpierw tak wszystko zaszyfrować i potem się wymieniać kartkami, czy na bieżąco szyfrować? Na bieżąco. Kogoś będę tobie szyfrować, okej? Okay? Mamy tu przepisy? Nie, po prostu wybierz sobie bo na przykład dom i od razu szyfrujesz. I potem się wymienisz z kamerą, okej? Okay? RKO. No, więc teraz robimy sobie mały quiz z tego, co zapamiętaliście. Nie, mózg się rozkleja. Wiem. Proszę? Ja zgubiłam podarek. Proszę? No kurde, i po długopisie. Poczekajmy i będziemy się rozmawiać. Więc tak, ja wam będę czytać pytanie, będę wam czytać pytania i odpowiedzi, a wy będziecie na kartkach obok numerków, będziecie pisać, którą odpowiedź wybieracie, dobra? Później wam powiem, co? Aha, dobra. Później wam powiem, czy daliście radę uratować człowieka, czy nie. Jak umrze? No to będzie miał lipę. Widzę, co ja. Zakładam, że ten człowiek, który umrze, to twój chłopak. Co? Zakładam, że człowiek, który umrze, to ten twój chłopak. Ja nie miałam chłopaka. Chodziła Antek? Antek to zmienił się w dziewczynkę, a nie. To jest Ania w sumie. Nie wiedziałam o tym. Serio? Ale cię oszukał. Tak, zostałam oszukana. Dobra, nie ma... W każdym bądź razie przejdźmy dalej. Dobra, więc tak, pierwsze pytanie. Jesteś świadkiem wypadku samochodowego. Pierwsza czynność, jaką wykonujesz to A. Troszczysz się o bezpieczeństwo swojej i poszkodowanych. B. Panikujesz i uciekasz. C. Zaczynasz resuscytację. Naradźcie się w grupach, będziecie mieć jakieś 20 sekund na to. Ja nie wchodzę im. Na moim punkcie będziecie robić ognisko. I teraz ja... Stos ognisko. I teraz ja chcę dostać ognisko, na którym będę mogła... zrobić zupę. Okej?
I wy teraz macie takie ognisko stworzyć. Idziecie do lasu, szukać sobie patyków i tutaj ustawiacie tylko nie na drodze. Tak, będę jaki garnek? Normalny garnek. Ale w lasie nie można gotować. Czy... No. Ale my nie będziemy tego gotować. Ja chcę, żebyście mi pokazali. Są nie na drodze, proszę was, ponieważ tam lecę wodą, ale tutaj, dobrze? Tutaj za was zakończę, więc zaczynajcie. Macie to 15 minut. Minuta. Nie ma szarolinkę i okay. Dobra, to teraz usiądźcie sobie tak, żeby jeden patron siedział po prawej stronie cały, drugi cały po lewej. Nie podej! I to w taki sposób, że jak otworzę pudełka, to żaden patron nie będzie widział pudełka przeciwnika. Tak, żebyście nie mogli... Dobra, to na razie wytłumaczę na tej skrzynce, o co chodzi. Dobra, to pogramy sobie w takie warca postatki. No nie, to poruszamy się tym pionkiem. Mamy królowóz. Królowa, jak wiadomo, jest najważniejsza. Ona stoi w pierwszym rzędzie. I na przykład przypuszczajmy, że... Pokażę wam teraz w ogóle, jak ustawiać te pionki. I przypuśćmy, że postawimy to w C. I musicie pamiętać, że w pierwszym rzędzie może stać tylko królowa. Następnie mamy takie pionki, takie coś. One stoją w czwórkach. I te czwórki muszą, znaczy w czwórkach blisko siebie, czyli że na przykład tak, ustawię sobie tutaj jedną czwórkę i ustawię sobie na przykład drugą czwórkę, o przypuśćmy, o tak. Okej, okay, później mamy konie, konie stoją w dwójkach, czyli przypuśćmy, że ustawię sobie na przykład tutaj jednego i tutaj drugiego. No i mamy resztę pionków, które stoją pojedynczo, więc ustawię je sobie gdziekolwiek, na przykład tu. No i niech stoi tu. I teraz tak, jeżeli jeszcze co do ustawiania pionków, to nie może się zdarzyć taka sytuacja, że będą w jednym rzędzie stały cztery pionki. Nie można zrobić takiego zatoru. I teraz na czym polega gra? To jest tak, że każdy z was ma taką planszę przed sobą, także drugi patrol jej nie widzi. I zaczynamy się poruszać na polu numer 8. Czyli wasz patrol mówi, że chce stanąć na przykład na polu C8. I jak widzicie, trafia na przeszkodę. W momencie, kiedy trafi na przeszkodę, wasz patron mówi, ile jeszcze zostało mu przeszkód w tym rzędzie numer 8 i mówicie akurat, że jedna. To oni na przykład powiedzą, że chcą stanąć na B8. Jest puste pole. W momencie, kiedy staną na puste pole, jest zamiana, czyli wtedy jest zmiana kolejki. Ale tamten jest zbity, tak? Co? Tak, tamten jest zbity. Ale nie chodzi o to, żeby zbić wszystkie, chodzi o to, żeby jak najszybciej dostać się, żeby jak najszybciej zbić króla. I wtedy stoicie na... Ale możemy się o jedno ruszyć pole? Znaczy tak, do przodu będziecie się posuwać w momencie, kiedy właśnie staniecie na puste pole. Wtedy jest zamiana kolejki, wtedy następna kolejka, znaczy wtedy następny patrol idzie swoją kartą. Wy przy następnej kolejce wtedy mówicie, że idziecie na pole na przykład 7C. Na 7C macie pionka, mówicie, że jeszcze jeden jest, wasz patrol mówi, że jeszcze jeden jest na tym. To wy mówicie, że idziecie na przykład na 7A, stajecie na 7A, jest puste pole, jest zamiana kolejek. Rozumiesz, że później następny patron mówi, gdzie idzie i tak aż dojdziecie do króla. Rozumiecie? Tak. Dobra. Okej, to jest jedno. Kto chce grać? Wszyscy gracie, całym patrolem. Trzymajcie. To ustawcie sobie najpierw. Proponowałbym, żeby sobie wszyscy usiedli. No usiądźcie sobie wszyscy, bo będziecie tak chodzić i patrzeć, albo z góry widzieć. Bo tutaj... Siadaj Ewa. Nie, koleżanka też Ewy też, siadajcie. Ale niech ona nie siada. Usiądźcie, nawet kłusnijcie, dziewczyny. Ale ona i tak... Życie, to dobrze, ale... Życie, Victoria, sit down, please. Kłusnij. Jak to ustawiamy? Ej, sorry, dziewczyny. Maciek, jaki czas? 17:03. O której oni... 17:00. Ty, ruda czerwona, jaka tam jest. Czyli to sobie ustawiamy. A to czego jest? Aha, a my wiemy, kim jesteśmy? Wy jesteście... No, na którym, no wy jesteście tamtą, macie pole. I na którym polu chcecie stanąć teraz? Musimy zacząć od 8, nie? Tak, od 8. Zostajemy na... B8.
macie przeszkody, czyli tak, dajecie na B8, wy im mówicie, że mają przeszkodę i mają jeszcze dwie przeszkody w tym rzędzie. W tym tak. Tak? Tak, w ósemce, nie. W ósemce. Okay. Macie jeszcze dwie przeszkody. I gdzie teraz stajecie? Teraz stajemy na... Może B8? B8. Znowu macie przeszkodę. Jeszcze macie jedną. I teraz stajemy na A8. Macie przeszkodę. Co? Czyli trzy zbiliśmy, tak? Tak, biliście wszystkie trzy. Ustawiam was teraz na pustym polu, jakie jest C8. I stoicie na C8 i teraz wy mówicie, gdzie idziecie. A to ma rozwisać, pójdźcie. A to my jesteśmy... Nie, oni chodzą. C4. Od ósemki musicie zacząć. Od ósemki.